Cześć, witajcie moi drodzy w szybkim takim moim powrocie do przeszłości z Thorem Hockenheim. A mianowicie, jak widzicie, to jest Thor Hockenheim GP, który pewnie z was wielu kojarzy go z obecnymi wyścigami Formuły 1 i wszystkich pozostałych obecnych serii motorsportowych, tak? Motosportu. Tak, dokładnie, motosportu. Powiem wam tak, ten tor ma 4 km 570 metrów i ma 17 zakrętów. Powiem wam tak, ja pierwszy raz spotkałem się z nazwą Hockenheim w grze, również komputerowej, bo nie byłem na tym torze. Jest to, znaczy była to gra Superbike 2001. Za chwilę się pewnie któryś z was pyta, co ty gadasz, moc Superbike, a ten tor tak nie wygląda w 2001 roku. Może ktoś z was wie, może ktoś z was nie wie, ale właśnie tak było. Hockenheim nie wyglądał tak. Stało się to kilka lat później. Z tego względu, że tor był niebezpieczny, bo miał za długie proste i tak dalej, i tak dalej. Tor został przebudowany właśnie ze względów bezpieczeństwa. Nie pokazuję wam na razie toru Hockenheim Classic, na którym się i tak za chwilkę przejedziemy. Pokażę wam Hockenheim GP na początek i zobaczycie, jak ten tor obecnie wygląda, a jak wyglądał kiedyś w przeszłości. I moja wielka prośba, w komentarzu napiszcie, czy to pod tym filmem, czy to na Facebooku, który tor bardziej wam się podoba. A pojedziemy specjalnym samochodem Huayron BC. Już wam pokazuję. 800 koni, 1000 Nm. Specjalna wersja odchudzona do edycji Game of the Year. Także nie godzina 19, a być godzina 12. Bo nie zobaczycie różnicy. Także mam nadzieję, że dobrze mnie będziecie słyszeć. Jeżeli chcecie cokolwiek, żebym wam pokazał z tej gry, to piszcie śmiało. O, pokażę wam na zewnątrz, jak ta Huayra wygląda. Nie ścigam tu się z nikim, więc mogę wam pokazać. Tak w środku wygląda. Mam nadzieję, że widzieliście w lusterku, jaki biały dym zostawiło. O, też tak samo skręca jak w shifcie. Kask do zakrętu. I również tak jak, o. Docencie, że jadę bez kontroli trakcji. Bez ABS-u, tylko tak, żeby wam po prostu pokazać. Klapy stabilizujące, widzicie? Docencie to też, że jadę bez mapy. Tego toru tak dobrze nie znam, więc tylko jadę go poglądowo wam pokazać, jak bardzo popsuli ten tor. Już mnie wyniosło. A tutaj za lekko znowu zahamowałem. Wiedziałem. Zobaczcie w lusterkach, jak
dużą smugę zostawiam. Tylko... nie chcę do boksu, nie. I to będzie meta. Krótki tor, ale szybki samochód, tak. 2.40. Wracamy. I pokażę wam powrót do przeszłości. Do przeszłości. Hockenheim Classic. Widzicie? Jest to ponad 2 km dłuższy. Ma o jeden zakręt mniej. I zobaczcie, jak ten tor ładnie wygląda. I za chwilkę się jeszcze raz przejedziemy. Tylko muszę po prostu godzinę zmienić. Jedziemy tym samym samochodem, żebyście mieli porównanie. I dajcie znać w komentarzu, który tor bardziej wam się podoba. Czy klasyczny, czy GP obecny. Znaczy napiszcie obecny albo GP. Znaczy, przepraszam, GP czy klasyk, czy klasyczny. O. Klasyczne albo GP. I tu macie moc, już widzieliście, jaką ona rozwija, więc teraz zobaczcie sobie, jak się ten tor różni. ...300 km/h. Ściąłem za szybko, chciałem wejść w zakręt. Będzie 300? Czy nie będzie? Nie będzie. Nie będzie. Wow. Wow! I tu też nie będzie 300. Ale normalnie by było. Jak tu mam już 270. Zobacz. Już wam nie pokażę, jak się hamulce tutaj nagrzewają. A może jeszcze wam pokażę. Zobaczcie, jak przy prędkościach, jak temperatura hamulców spada. Przynajmniej przednich. A teraz specjalnie tak wam zahamowałem, żebyście zobaczyli. Do 500 stopni. Sportowe hamulce. No i tutaj już wracamy tak do trybun. Więc to już jest powtórka do... do tego, co jest obecnie, więc dajcie znać w komentarzu, czy taki powrót do przeszłości na to, że Hockenheim wam się podobał. O, login fajny poleciał. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do następnego. Na razie. Piszcie swoje propozycje co do tej gry, bądź też innej. Jeżeli macie, to piszcie w komentarzach. Czekam. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, hej. Cześć.